Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Archvale. No i cóż, w dzisiejszym epizodzie muszę wam powiedzieć, że wyruszamy do grzybowego zamku, w którym nie wiem co się kryje. Ale jeszcze zanim to zrobimy, to muszę się pochwalić, że jak widzicie mamy arktyczny kostur plus 5, więc jej, potęga, siła, masa, moc kiełbasa i w ogóle. Oraz takie cacko. Nawet nie chcecie wiedzieć jak długo na nie farmiłem, żeby móc je wytworzyć, ale mamy. Wielki, wspaniały, olbrzymi miecz plus 5, który mi zadaje, jak widzicie, kolosalne obrażenia. I tak, dzisiaj ogólnie będziemy się właśnie tym mieczykiem bawić. Więc wyruszamy. Nadal mamy jednak kostur, wiecie, na wszelki wielki. I zobaczmy co się kryje po prostu w grzybowych lochach. Trzymajcie kciuki, żeby nie było za trudno. I... okej. Jakieś łuczniki grzybowe. Jakieś grzybowe łuczniki, okej. Duży... jak to się nazywa? Mają delikatnie namierzane na nas strzały, okej. I biją też całkiem sporo. Ale nie jest aż tak źle. No i grzyboczardzieje, którzy... nawet nie wiem jak działają, bo zdążyłem go wyeliminować zanim się pojawił. Okej, kolejny grzybołucznik. Okej, dobra, grzyboczardzieje. Okej, to jest grzybobard? Co? Okej. Powiem wam szczerze, tego się nie spodziewałem, ale dobra. Są wrogowie. I okej, grzyborycerz jakiś. Dobra, podoba mnie się wykonanie póki co. Ci wrogowie nie są aż tacy irytujący, jak co to niektórzy w poprzednich lokacjach. A widać, że stawiono im jakieś zagrożenie. No i fajnie, że też zamiast takiego typowego pojawiania się, coś mamy tutaj właśnie takie struktury, z których oni wyłażą. Zdecydowanie na plusik za klimatyczność lokacji. I okej, już widać jak działają magowie i powiem wam szczerze, podejrzewam, że ten mag bije bardzo dużo. Ale w przeciwieństwie do tych poprzednich, widzicie, da się go uniknąć. To bez większych po prostu problemów z tym związanych. Więc, no. Takie rzeczy lubię. Gdy wrogowie są, że tak nazwę, przewidywalni, a jednocześnie trudni. Jeśli mają złą komunikację ataków, albo ich ataki są takie... nieważne, co zrobisz tak, czy trafią, no to jest problem z designem gry. Ale no. Tak jak... powiedzmy sobie, nawet, niech będzie nawet one hit, ale da się tego w miarę sensownie uniknąć, to powiem szczerze, nie będę narzekał. Bo właśnie moim zdaniem, im groźniejszy atak, tym powinien być łatwiejszy do uniknięcia. Chyba, że to jest naprawdę jakiś też pokroju super, hiper wyzwanie, gdzie jedna z dwóch? Nie, dostajemy dwie skrzynie, dobra, fajnie. Wiecie, chyba, że to jest właśnie takie wyzwanie, tylko nie da się trafić ani razu, jak to niektóre gry oferują. Wtedy rozumiem, kiedy ataki są ciężkie do uniknięcia, a jednocześnie jest zabójcze. No, chociaż tutaj może to, powiedzmy, mój ostatni brak czasu na porządne siedzenie nad grami dawać się też we znaki z tym moim gadaniem. Z jednej strony tak gadam, a z drugiej pochwalam prawie wszystkie designy bossów w Dark Soulsach. No dobra, prawie wszystkie, jak mówiłem, bo są niektórzy taki, tacy, których ciężko mi pochwalać. Przykładowo, jak się nazywa ten boss? Tak, był boss chyba z dwójki. Gdzie powiem szczerze, do tej pory nie opracowałem sposób na walkę z nim jakiegoś takiego dosyć stabilnego. Chyba coś to był jakiś smok, nie jestem pewien. Wiem tylko, że jego ataki miały taką charakteryzację, że jeśli zaczął pluć ogniem, to trzeba było zrobić jedną z dwóch rzeczy. Albo liczyć na jakiś boski cud, że się akurat stanie tak, żeby nie trafiło. Albo zginąć. Nie było szans po prostu uchronić się przed jego ognistym podmuchem, więc no. Żeby nie było. Nadal są jakieś metody na to, żeby go pokonać, czy strzizować, że tak nawet określę, czy to tak naturalniej i w ogóle, ale tak. Nie jest to najlepszy design, ale nadal uważam go za dobry. Bo wiecie, jego ataków ognistych, chociaż bardzo ciężko byłoby tego dokonać, da się uniknąć. I sam to potwierdzam, bo no, dałem tego bossa. To prawda, rzadko kiedy z nim walczę, prawda jest taka, że po prostu nie czuję potrzeby. No wiecie, w szczególności, że to jest poboczny boss tak 100%. Owszem, za pokonanie go dostaje się naprawdę super dostęp do brońki pewnej. Nie spoilując za dużo. Ale no. Nadal uważam, że jest to sprawiedliwy design, bo... jak mówiłem, poboczne wyzwania mogą być trudniejsze niż obowiązkowe. Oczywiście to nie oznacza, że powiedzmy, podstawowa gra ma być po prostu łatwiutka, nie? Jeśli gra ma być ciężka, to proszę bardzo, to też jest zaletą. Tylko, wiecie, byleby była sprawiedliwie wykonana, a nie tak jak
Bound by Flame, czy właśnie niektóre inne rzeczy, na których sobie narzekam, jak chociażby ostatnio spotkana sala kuszniczek w Mortal Shellu. Ale dobra, co to będę więcej mówił, skupmy się po prostu na nieotrzymaniu obrażeń od tych grzybów, a nie na jakichś takich gadaniach o tym, jak to gry potrafią być niesprawiedliwe. Wchodzą wrogowie, o tutaj. Ostrożnie, gwiezdny kilku, ostrożnie. Pokonuj ich, ale ostrożnie. Dobra, dasz radę. Coin krębacz, bard. Okej, wychodzi tutaj ten taki z armatą. Okej. A w ogóle zobaczmy, jakby to się sprawdzało. Oczywiście nie najlepiej bez odpowiednich rzeczy, ale... Chociaż miecz jest potężny, to chyba wiecie co, jednak się przerzucimy z powrotem na... Dany nam już z ostatniego epizodu kostur lodowy. Jest jakiś taki lepszy. I przy okazji co tu dostajemy? Pierścień z robotnika. Patrzmy, nie obrażeń zatrubuje wszystkich bliskich wrogów, brona 10. Jakiś ciekawy grzybek, ale... Grzybek. Pierścień grzybowy, ale... Nadal słabszy niż to, co było do tej pory, więc... Pozwólcie, że po prostu... Przerzucę się z powrotem na takie... To, co nosiliśmy ostatnio. Czy jest coś jeszcze ważnego? Chyba nie. Dobra. I wrócimy do tego. A pierścionek jakkolwiek fajny, tak... Trochę szkoda, że jest taki... powiedzmy, mało przydatny. I przy okazji, patrzcie, mamy już bossa. Znaczy krótki ten loch, ale okej. Klątwa przenika moje korzenie. Czarcie koło poddaje się jego woli. Chcesz go uwolnić? W takim razie musisz umrzeć. Nie rozumiem do końca, co chodzi, ale okej. I tak, przed chwilą mój kursor wyleciał poza ekran. Dobra, bossu wydaje się być bardzo ciężki, z tego co tutaj teraz widzę. Ale widzicie, nadal jego ataków da się uniknąć. Jest to bardzo ciężkie, ale da się. Nie są aż tak nieunikalne jak niektóre rzeczy. I też nie są aż tak niesprawiedliwe jak niektóre rzeczy. Tutaj, powiem szczerze, nie pokonam go teraz. Owszem, bo pewnie gdzieś zaraz coś zlamie i wyjdzie jak zawsze. No, o tym właśnie mówiłem. Ale da się z tym walczyć. Wow, w ogóle kiedy ja zrobiłem tyle pieniędzy? No mniejsza, bo już się gubię naprawdę w tym, co chciałem powiedzieć. Jest ciężki do unikania, owszem, ale jego ataki też nie są aż takie strasznie zabójcze, chociaż widać, że biją sporo i trzeba tutaj zachowywać tempo, jeśli chcemy przeżyć. Ale nadal uważam go za bossa odpowiednio dopasowanego do etapu, na którym jesteśmy. Wiecie, już trochę mamy za sobą gry, więc naturalnym jest to, że teraz napotykani przeciwnicy będą wymagać coraz więcej umiejętności od nas. Co to za nazwa? Zgniły król. To nazwa naprawdę... Wiecie, no nie to, że może zła wyjątkowo czy coś, ale kto by chciał służyć zgniłemu królowi, no. Pomyślcie sobie. Okej. Nie wiem, co to było, że on tak klęknął, łocie. Druga faza. Dobra, rozumiem. Druga faza się zaczyna. Typowy po prostu... motyw ostatnio w niektórych grach, gdzie wróg dostaje drugą fazę, w której jest jeszcze groźniejszy. I śmierć. Oczywiście. No, ale widzicie, da się to zrobić. Z każdym kolejnym podejściem jesteśmy coraz bliżej zwycięstwa, więc... No ja się nie będę denerwował, nie będę się wkurzał, nie będę oskarżał gry o nic. No, to wszystko jest wykonywalne. Może trzeba mieć więcej skilla niż ja, może trzeba trochę bardziej ulepszyć postać, mieć jakieś super rzeczy czy coś. Ja nie ukrywam, też dużo czasu nie poświęcałem na jakieś takie dokładne eksplorowanie, zbieranie czy krawcenie. Wiecie, może się okazać, że dosłownie tam gdzieś wśród rzeczy do wytworzenia skryty jest jakiś super potężny przedmiot, o którym go istnieje nawet nie mamy świadomości. Gdybym go zrobił, to teraz nagle wszystko stałoby się kaszką z mleczkiem, ale... Ja się tym przejmuję. Nie szczególnie. Dopóki gra stawia uczciwe i sprawiedliwe wyzwanie, to niech będzie ciężko. Jak już opowiadałem o tym przed chwilą. I w sumie jest to naprawdę dobry motyw do rozmawiania, mi się tak wydaje. Na pewno lepszy niż niektóre głupoty, które zazwyczaj peplam na odcinku. Oj. Skup się, gwiezdny kluczu, skup się. Nie możesz tak łatwo zginąć. No nie wierzę. Czy wy to widzieliście, jak ja zlamiłem teraz? No i coś mówi, że grzybowy król może być naszym największym wyzwaniem. I przy okazji... Jaka ze mnie lama. Nie lama, no nie wierzę.
nie wziąłem ultra odłamku, bo ja się dziwię, czemu tak źle mi idzie. Już ultra odłamki to jest podstawa walki magicznej na obecny moment. Nie wiem do końca, jak one działają, wiecie, bo nadal nie sprawdziłem konkretów, ale wydaje mi się, że ich działanie po prostu jest dużo skuteczniejsze niż w przypadku zwykłych odłamków. Nie wiem, czy zwiększają jakoś obrażenia, czy tylko szybkość, ale... No definitywnie ultra odłamki ułatwiają robotę i chyba ich też więcej wypada niż tych normalnych. Teraz tak, łyknij. No, nie wierzę, że sam wpadłem w te ataki. Nie wierzę. Ja się tu za bardzo rozpraszam jakimś głupim gadaniem. To teraz po prostu full focus, gwiezdny kluczu. Skupiasz się na tej walce i pokonujesz tego jakiegoś muchomora beznadziejnego. Podrabiańca, udającego króla grzybów. Chociaż każdy i tak wie, że władca grzybów jest tylko jeden, a jest nim Manoli. Dobra. Full focus. Jak mówiłem, full focus. Nie mogę pozwolić się rozproszyć jakimiś pierdołami. A, damy radę, damy radę. Damy radę. Okej, okay, akurat jest okazja, żeby łyknąć miksturki. Ej, dobra, druga faza, więc łykamy znowu miksturę, żeby mieć na dzień dobry pełne życie i móc wpadać w jego pociski z pełną premedytacją oczywiście. Okej. Okay. Znowu śmierć. Powiem szczerze, nie wiem co z tym zrobić. Smutne to. Najgorsze jest to, że to w sumie jest jedyny kierunek, w który możemy iść, więc... W takim wypadku powiem jedną rzecz. Wyłazimy stąd. Ale nie robimy rage quita, tylko zrobię to, o czym sam mówiłem wcześniej. Zobaczmy, czy nie ma jakichś superpotężnych rzeczy, które nagle po prostu uratują wszechświat. Czy tak to określę. Więc dobra. Rudę zagłady mieliśmy promienie mrozu? Chwila, ja promienia mrozu nie widziałem. Złote berło. Okej, okay. Czyli już widzę jakąś jedną rzecz, która jest upgrade'em starej broni, którą powinienem zrobić, więc tak. Promień mrozu, zaraz zobaczymy jak działa. W najgorszym wypadku będzie cięcie na farmienia. I okej, okay, tu mam 300... Znaczy 300, 136, 288, 200. To jest zasięg mniejszy, 116, ale... Okej, okay, czyli strzelam takim po prostu promieniem. Pójdę szybko, sprawdzę tylko na grzybowych wrogach tutaj, czy ten promień jest nakierowywany, czy nie, bo jeśli nie, to trochę tak 2 na 10 bym powiedział. I niestety, promień jest 100% tak prosty, więc tu widzę tą wadę broni. Aczkolwiek, nadal ten promień może być tym, co pozwoli nam łatwiej zwyciężyć. Jakby go tak, powiedzmy, poulepszać w ogóle. Niemniej jednak, no nadal. Musimy zobaczyć pozostałe bronie, które jeszcze nie wytworzyłem, a można by było wytworzyć. No i ewentualnie jeszcze można tutaj też spróbować nafarmić na wrogach jakieś tam wyposażenie specjalne już. Zauważymy, że w sumie zawsze. Każda lokacja ma jeszcze jedno swoje wyposażenie specjalne, które można chyba wydropić. A i w sumie, nie wiem czy też wspominałem, ale też wypadła mi jeszcze jedna rzecz ostatnio z wroga. A, nie ulepszało mi ani nic. Jakoś tak zignorowałem, a w sumie to też mogłoby być rozwiązaniem obecnych problemów. Będę musiał wam to też pokazać. Chociaż, no, będąc szczerym, jak to wypadło, mnie trochę tak farmiąc, na tej lokacji, przynajmniej w sumie na lokacji poprzedniej, ale wiecie o co chodzi. Nie wydawało się aż takie potężne, ale tak, jest jeszcze jedna rzecz. I dobra, promień mrozu, póki co mnie ma jeszcze, tak tylko dopowiem ocenę, może być na 10. Jeśli chodzi o jakieś takie różdżki, czy coś, to nie ma sensu. Tutaj w sumie, aha, kilka punktów obrony więcej. Ost. To trzeba sprawdzić. Już zmieniając koszulę, bo zawsze dodatkowe punkty obrony, a po drugie ten kostur. Muszę zobaczyć, jak on działa. Ledger bije 300, więc tak. Okej. Okay. Okej, okay, chyba właśnie damy coś z tych rzeczy, o których mówiłem. Odbijające się pociski, bijące 300. Jak już są takie pociski, podejrzewam, że one się delikatnie chociaż naprowadzają. Więc to już może być coś, co nas podratuje. Tak więc będę musiał znowu iść farmić. Żeby nie było, nie jest to dla mnie problemem, tylko... Trochę to jest smutne, bo...
Mówiąc szczerze, to mi się nie chce. I teraz tak, mam jeszcze włócznie szokada tam całą, która była. Też na... Dowią włócznie można mu lepszyć. I cóż, tutaj akurat powiem, że to na pewno nie jest rozwiązanie, bo jakkolwiek uwielbiam włócznie, tak to jest za słaba. Może lśniący pryzmat byłby fajnym rozwiązaniem, gdybyśmy mogli zdobyć karłotny kryształ, tylko... Nie kojarzę, żeby on gdziekolwiek był dostępny, ani nic. Jezu, jaka ze mnie lama. Po co jak tworzyłem ten pancerz, który mamy do kupienia jeszcze lepszy? 18 i jeszcze jedna tarczka. No cóż. No cóż. Zanim coś jeszcze, to tylko szybko pokażę wam ten kostur, o którym mówiłem wcześniej. Znajdę pierścionek. Będziemy się widzieć za chwilę, jak już znowu w farmie. A co do kostura, to proszę, takie coś. Nie zbędę wielkiego, ale jednak może coś z tego wyjdzie. Tak więc tak, widzimy się za chwilę, jak już malawitowy kostur i kostur czarnoksiężnika będą na... Plus 5, ilekolwiek by mnie to nie kosztowało. No i ewentualnie jeszcze promień mrozu. Tak, to też. Witam ponownie. I cóż, muszę wam powiedzieć, drodzy oglądacze, dosyć smutne wieści. Widzimy się po dwugodzinnej przerwie w nagraniu. Tak, dwugodzinnej. Był już nagrany jeden fragment, powiem wam szczerze. Dalej, po tym jak zrobiłem to cięcie, które widzieliście. Ale zdecydowałem się go w 100% wyrzucić. Po prostu nie ma sensu. Bronie, które ulepszałem, okazały się badziewne. Wyposażenie, które miałem, okazało się niewystarczające. Więc stwierdziłem, że przez 2 godziny będę farmił. Poulepszałem różne losowe rzeczy, kupiłem książki. Nie tylko książki. Po prostu większość wyposażeń różnych dziwnych, typu właśnie tą... No, powiem teraz słów. No kapelusz grzybowy, czy nawet zarodnikowy hełm. I w tym momencie idziemy po prostu z losową rzeczą, którą wymyśliłem. Spróbujemy pokonać tego bossa. Bo nie miałem szans w moich 15 podejściach, które wtedy były pokazane, mniej więcej. Ale mniejsza o tym, nie będę narzekał. Tutaj coś pokazuje moja lama i mój nieogar. Więc no, i teraz tak. Postanowiłem wziąć tą książkę z kilku powodów. Po pierwszy, jest mocno spamerska, więc spora szansa na to, że może dostanę... Te, jak to się nazywa? Brakuje mi słów. No, że dostanę gwiazdki. A po drugie, jej obrażenia wcale nie są takie niskie. Jak na broń magiczną. Dosłownie, ma obrażenia... Powiedziałbym, że może około połowy tego, co mieliśmy wcześniej. Ja strzela dużo szybciej. To powinno się przełożyć na to, że będzie łatwo tym trafiać w ogóle. Gorzej tylko, że tak, ja otrzymuję obrażenia. I nie jestem w stanie unikać sensownie tego wszystkiego. Ale wiecie, to jest znowu moja lama. A nie lama gry, że nie potrafię uniknąć. Ale tak, stwierdziłem, że to może będzie lepsze rozwiązanie. Właśnie polega teraz na szybkości, na być konkretniejszym niż tam ta różdżka, która atakowała. Okej, ale z tego, że wypuszczała te 3 pociski, jak nie były za szybkie. I znowu padłem. Znowu padłem. Ale powiem wam szczerze, czuję, że tutaj może damy radę. Serio? Nie zapisałem sobie tam teleporta. Przed bossem, proszę cię, Krot. Nie załamuj mnie jeszcze bardziej. Już i tak mam dosyć. W takim wypadku musimy teraz jeszcze raz zawalczyć coś z nimi. Na to, żeby nam się coś uda tutaj za chwilę, że nie zginiemy jeszcze na zwykłych wrogach. Chociaż jak widzicie, książka się dobrze sprawdza w takiej sytuacji. Trzeba oczywiście trochę unikać, jak zawsze. No. Delikatne naprowadzanie z tej książki, połączone z bardzo szybkimi pociskami. Tylko w sumie 5-6 albo 6-6, już nie pamiętam. To powoduje, że to jest potężne. I tak, od razu mówię, wiem, że mógłbym zostawić sobie lodową koronę, która powodowała, że to biło jeszcze więcej, ale... Stwierdzam, że ta korona robi więcej złego niż dobrego. Jeśli się nie uda pokonać, powiedzmy, w 3 podejściach jeszcze bossa, jednym z grzybem, jednym z tamtym zwykłą czapką i tak dalej, to może... Znaczy, jednym z grzybem, dwoma z tamtą czapką, to może wrócę do korony lodowej, żeby spróbować go pokonać, ale... Powiem wam szczerze, że to 20% obniżenia prędkości ataku wydaje mi się zbyt wysoką ceną, jak na 30% obrażeń nawet, jak to będzie. Teraz sobie 20 względem czapki grzybowej, dajmy na to, więc... Mam nadzieję, że rozumiecie moją decyzję. A jeśli nie, no to wybaczcie, ale... I tak zadecydowałem i nic tego raczej nie zmieni.
teraz muszę się tylko skupić na rozgrywce, żeby tutaj nie paść całkowicie. Może i tak to moim zdaniem jest znalezieniem okienek na leczenie. Co wydaje mi się, że mam jakieś okienko, to zaraz wpadam w jego atak, przez co tracę więcej niż się uzdrowiłem. Ale dobra, spokojnie. Spokojnie, musimy dać radę, ja się nie mogę tak łatwo poddać. I zablokowałem się na bramie. Oczywiście. Zablokowałem się na bramie. Powiem szczerze, że to jest kolejna rzecz, która moim zdaniem mogłaby wyglądać trochę lepiej w tej grze. Te bramy powinny mieć jakiś taki obszar idealnie... Znowu to zrobiłem. Naprawdę, znowu to zrobiłem. Znowu wlazłem tutaj teraz, zamiast tam zapisać. Ale tak, ma sens. Te bramy powinny być wyrównane do terenu, moim zdaniem. Bo tak zahaczyć się o bramę i przez to przegrać, no nie fajne. Powiem wam szczerze, czułem, że ja już go mogłem pokonać. Czułem, że to był ten przebieg, ale nie, musiałem zahaczyć o bramę. Co kolejne, jeszcze tak przemyślałem w sumie. Wydaje mi się, że nie ma też co się zastanawiać nad takimi super bonusami na czapkach i tak dalej. Powinniśmy po prostu iść chyba w czystą obronę i... Po prostu obrona, obrona i przede wszystkim obrona. I życie. Obrażenia drugą po prostu kwestią. Niskie obrażenia z wielką prędkością i dobrą obroną wystarczy, żeby pokonać coś. A nawet wielkie obrażenia z wielką prędkością, ale małą obroną mogą doprowadzić do śmierci przez jedno zlepienie. Więc tak, i wybaczcie, jeśli naprawdę brzmi podirytowany czy coś, ale... No jestem podirytowany. Archville naprawdę do tej pory było fajną grą, ale teraz znowu... Można powiedzieć, że uderzyłem taką ścianę, z którą nie wiem, jak sobie poradzić. Po prostu... Here we go again. Idąc tak trochę klasykiem. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie, gwiazdny punkt, dasz radę. Dwa punkty obrony, czyli różnica na pewno ci pomoże. Chociaż no nie ukrywam do końca, nie wiem jak to ma działać. Co tak na... ile tak naprawdę daje ta obrona? To jest skala 1 do 1 dosłownie, co do blokowania obrony, czy dwa punkty mogą być naprawdę niezłe. Jeśli to jest jakaś inna skala i przeliczniki, tak jakby chociaż to miało miejsce w Ferrari, gdzie tak naprawdę to była 1/2 czy coś, czy nowe jakieś inne przeliczniki dziwne, procentowe, które w moim odczuciu trochę mogą nie mieć sensu w takich momentach, takich grach jak ta, żeby po prostu brać się jakoś tak normalnie i potem na bazie tego jakiś procent obrony wyliczać. I znowu padłem. Dobra, spokojnie. I znowu nie zapisało mi tam podejścia, okej. Okay. Spokojnie. Tym razem to widzę. Dobra, jesteśmy. No i widzicie, no, może to być moja lama. Może to jakieś moje niedopatrzenie czy coś, ale najprościej w świecie nie potrafię. Potrafię go pokonać. To nie tak jak to było z tym wężem czy z czymś, że czuję, że tam... Tam po prostu lamiłem, czy byłem nieostrożny pod względem takim, że mogłem coś lepiej przemyśleć. Słuchajcie, zarówno glut, jak i wąż byli trudni, ale byli do pokonania. I od początku podchodziłem do tego wyzwania. W zasadzie, a spróbuję, może się coś uda, a spróbuję to, a spróbuję tamto, a co tutaj jakiś pomysł, a tutaj coś. Ale do niego, to jest takie... Weź go pokonaj, bo nic więcej nie możesz zrobić. Dosłownie, powiem szczerze, że też... Ponownie myślałem, co robić, trochę w przerwie. I tak... Nie wyszło nic. Tego całego testu demona, czy jak to się nazywało, który blokuje nam dostęp do jakiegoś, tych ognistych terenów, no nie wykonałem, bo nie wiem jak. Potem też nie chciałbym testować go poza nagraniem. Bo wydaje mi się, że tam on nas atakuje i okej, okay, tylko no... Nadal, głównym celem tego nie jest po prostu przetrwać te obrażenia i zniewierzę. Tylko trzeba jakoś je zablokować, nie wiem, jakąś umiejętność tarczy dostaniemy czy coś. I... Nie wiem. Po prostu nie wiem, co zrobić. A teraz ogólnie, tak jak mówiłem, biorę koronę znowu tą lodową. Zobaczymy, czy ona pozwoli wygrać. Tak. Jak mówiłem, nie wiem. Tutaj i to. Potem następną kwestią, która też mnie naprawdę... Można powiedzieć, że niepokoi. Jest jakieś przejście takie... pseudo-dżunglowe, jakieś takie... Mam tutaj powrót. Ciężko mi określić, jak to jest. Jakieś takie przerwo bulwa tego broni, który nie jestem w stanie pokonać. Bo po prostu regeneruje się zawsze, jak spada jej życie do końcówki. I tutaj znowu
jest po prostu blokada. Innych przejść nie ma, został nam tylko ten dziwny grzyb. Więc rozumiecie, ciężko jest cokolwiek wymyślić w tej sytuacji. Jak widzicie, ta korona nic nie pomaga, nawet utrudnia robotę. No i nie mam pomysłu. I mówiąc szczerze, po prostu nie mam pomysłu, co tutaj teraz zrobić, żeby sobie z nim poradzić. Oczywiście mogę niby, jak to przyjęło się w kanonie Dark Soulsów i nie tylko, no, git good i tyle, ale... Powiem wam szczerze, to do niego nie prowadzi. Ja wiem, że mam fatalny refleks czy coś. Ja jestem tego świadom, nie będę tego wypierał. Ale wiecie, takim gadaniem git good i tyle, to naprawdę nic nie osiągniemy. Bo jestem u kresu swoich możliwości. I przy okazji oprócz prostu ciągle widzicie, o tym właśnie mówiłem, jest takie coś. Biję to, jest niby super i zaraz to się tak wyleczy, że właśnie nic się z tym zrobić nie da. Mogę próbować jakkolwiek się da tylko, stawiać bomby, inne rzeczy, ale to nadal się nie uda. Chwila, udało się? Próbowałem tylko 20-krotnie, poza nagraniem to nic. No. Po prostu dzięki, gro. Powiem szczerze, że takie rzeczy mi naprawdę już trochę... Nawet nie tyle, co... dziwią, co już zniechęcają do działania, jak tak. Próbujesz czegoś, gra ci pokazuje zawsze wszelką cenę, nie ma szans, to nie ta droga, a nagle potem... się to udaje. Ale nie, widzicie, tutaj też nie ma co wchodzić, jest jeszcze gorzej. Najbardziej wytrzymałej zbrojce, jaką mam, pokonuj mnie w sekundę. Widzicie, no... nie ma dla mnie już pomysłu, co robić. Jedyne, co tu teraz magicznie może jeszcze uda się przejść ten test Demona, czy jak to się nazywało. Więc tam też się magicznie udam z wami, żeby to sprawdzić. Ale jeśli nie wyjdzie, no to z przykrością muszę stwierdzić, że na tym zakończę epizod. I kiedy będzie kolejny odcinek, mnie nie pytajcie. Jak Archvale naprawdę mi się podoba jako gra, tak... No ten fragment po prostu mnie trochę... frustrował i prawdopodobnie będę musiał odpocząć porządnie trochę od Archvale'a. Może nawet nowej perspektywy, albo... w najgorszym wypadku zrobić coś, czego nigdy nie robię przy ogrywanych grach na ślepo. Zobaczyć poradnik. Po prostu, dosłownie. Zobaczyć poradnik, jakąś strategię, konkretnie jakąś broń może lepszą, dowiedzieć się, gdzie co wykraftić, jak gdzieś co zrobić, jakieś sekrety, cokolwiek. To mogłem pominąć i może dać mi przewagę. No szczerze, nie lubię takich rzeczy, ale w tym momencie czuję, że to jest prawdopodobnie jedyna opcja. Tak, i już nawet nie będę szedł na ten test demona, bo straciłem tutaj te niebieskie serduszka. Jeśli test demona naprawdę polega na tym, żeby przetrwać ileś tam fal, to nie mogę stracić jednego niebieskiego serduszka, bo wiecie, stracę to znowu. Dziecko jest za słabe, dziecko przyjdzie później. Tylko, że nie mogę później przyjść, jak widzicie, to jest moja jedna nadzieja na cokolwiek. Założyć coś inaczej. Przykładowo to wyłączyć, zamiast tego dać to. Nie to. Jeszcze lepiej. I wiecie co, najlepiej będzie, jeśli spotkamy się po prostu na miejscu, jak już zobaczymy, jak to działa. No dobra, no to oto jesteśmy. I zobaczymy, czy da radę. Okej, uwaga, uwaga, tracimy mało życia. I oczywiście krzyknie porażka, bo co innego mógł zrobić? Powiem wam szczerze, nie wiem. Naprawdę nie wiem, co zrobić, żeby tutaj było inaczej. Trzeba mieć więcej życia, czy jak? Nie mam po prostu pomysłu. Ale teraz to i tak bez znaczenia. Ja wam po prostu dziękuję i cóż. Spodziewajcie się, Archvale, jak będziecie po prostu... Już się plączę. Spodziewajcie się, że kiedyś może wróci, albo co. To by było na tyle. Więc dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że mimo tego rage'a i wszystkiego wam się to jakoś podobało.
Jak nie, no to też to zrozumiem. Możecie pełnoprawnie za moim pozwoleniem dać łapkę w dół. No cóż, definitywnie nie jestem dzisiaj w formie. I cóż, do usłyszenia już w innych seriach, więc trzymajcie się, no i hej, hej.